blisko siebie. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkie dzieci rocznicowe, waszych rodziców, tych, którzy przyszli razem z wami świętować. Witam naszą scholkę szkolną, panią Marzenkę. Bardzo się cieszę, że tak radośnie wspólnie przeżywamy tą uroczystość, bo przecież dokładnie, prawie dokładnie rok temu, żeście przyjęli Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej. Niektórzy z was urośli, ale większość z was chyba nie urosła. Patrzyłem przed mszą świętą, chłopcy to raczej chyba nie urośli, bo kąże się jakoś nie skróciły. Dziewczynki, no może Natalia trochę urosła, ale reszta to tak słabo. Ale słuchajcie, jeszcze czas na wzrost będzie, całe nasze życie. Wyglądacie pięknie jak w dniu pierwszej Komunii Świętej. Macie czyste serca. To jest najpiękniejsze. Pan Jezus przypomina nam o czymś bardzo ważnym. Przed chwilą usłyszana Ewangelia. Jezus do apostołów w Wieczerniku, czyli do nas, bo my też jesteśmy w naszym Wieczerniku teraz, powiedział bardzo ważne słowa. Przypomniał nam takie bardzo ważne przykazanie. Dzieci wiedzą, że do Komunii Świętej uczymy się 10 Bożych przykazań. Jest też 5 przykazań kościelnych, ale są jeszcze 2 takie szczególne przykazania. Kto potrafi powiedzieć, co to są te 2 przykazania, jak one brzmią? Ja wam podpowiem, że to chodzi o miłość w tych przykazaniach. Kto pamięta 2 przykazania? Dzieci nie będą wiedziały, to będziemy dorosłych pytać, nie? Dajmy szansę najpierw dzieciom. 2 przykazania, kto pamięta? No, kto pamięta, jakie są 2 przykazania takie bardzo ważne? Może dlatego, że właśnie ich nie pamiętamy, to ich nie przestrzegamy. No proszę bardzo, kto pamięta, jakie są jeszcze 2 bardzo ważne przykazania? Oliwia, pamiętasz? Jak nie pamiętasz? Błagam cię na miłość boską. No, jakie to są, proszę? Miłości. Bardzo dobrze. 2 przykazania miłości. I one się rozpoczynają od takiego słowa. Będziesz. Oj, no właśnie. No, czyli starter jest potrzebny. Ewa, powiedz nam, jakie jest to pierwsze przykazanie? Będziesz miłował Pana Boga swego. Z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. A to czekaj, to jest pierwsze mówiące o miłowaniu Pana Boga. A drugie? A bliźniego swego jak siebie samego. Bardzo dobrze, widzicie, znamy te przykazania, ale czasami tak zapytani z nienacka, to może jak to było, nie wiem jak się zaczyna, a najczęściej dzieci mówią na lekcji, ja powiem, powiedz taką modlitwę, oni zawsze mówią, proszę ojca, a jakie jest pierwsze słowo? No i dopiero jak powiem pierwsze słowo, to zaczyna ruszać ta machina i wszystko jest wymieniane. Tak, bardzo dobrze, znamy te przykazania. I Jezus dzisiaj w Wieczerniku do apostołów powiedział bardzo ważne słowa. On powiedział tak. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. Właśnie, abyście się wzajemnie miłowali. A więc jeśli jestem uczniem Jezusa, jeśli jestem Jego apostołem, to muszę pamiętać, że uczeń Jezusa ma wielkie serce, że potrafi tym sercem kochać. Nie tylko kochać tych, którzy nas kochają, bo to jest proste. Ale Pan Jezus dzisiaj mówi do apostołów, żebyśmy wszystkich kochali. Nawet tych, którzy czasami może sprawiają nam jakieś trudności. Mamy kochać wszystkich. Uczeń Jezusa nie dzieli ludzi na tych, których można kochać, których powinienem kochać i na tych, których nie muszę kochać. Uczeń Jezusa kocha wszystkich. I nie jest to proste. I za chwilę Pan Jezus jeszcze powiedział o czymś bardzo ważnym. Po tym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Bardzo ważne. Po tym nas ludzie poznają. No zobaczymy, czy wy tak znacie różne religie świata, nie to dorośli nam pomogą. No na przykład jakbyśmy spotkali na ulicy Hindusa, prawda? To po czym poznamy, że to jest Hindus? Co takiego Hindus ma, co my nie mamy? Na przykład na twarzy, kto wie? Widzicie jakiegoś Hindusa?
Kolor skóry, no na pewno jest z innego kraju, ale on nosi jeszcze coś między brwiami tutaj. Taką czerwoną kropkę. Tak, czerwoną kropkę, bardzo dobrze. I wtedy mówimy, o, to jest Hindus. A jakbyśmy na przykład Żyda poznali? No, co takiego Żyd nosi, czego my nie mamy? No, niektórzy może mają, dzisiaj dziewczyny szczególnie tak tutaj, prawda? Co taki? No mi pani powie, pani Elu. Pejsy. Bardzo dobrze, ma pejsy. Oni mają takie długie pejsy. A dziewczyny dzisiaj mają super włosy, tu zrobione na loki. Mają takie pejsy, ale też noszą taką specjalną czapkę, taką jarmułkę i modlą się, prawda? No dobrze. A po czym my poznamy, że ktoś jest chrześcijaninem, czyli wierzy w Jezusa? Po czym tak zewnętrznie poznamy, tam pani wie, ja się przyznaję do Pana Jezusa, że ja kocham Pana Jezusa. I to, czy to będzie medalik w formie krzyżyka, czy to będzie medalik przedstawiający Matkę Bożą, czy to będzie szkaplerz. To wszystko mówi mi, jak cię spotkam, że ty jesteś uczniem Jezusa. Ale dzisiaj to, co mówi Pan Jezus w Ewangelii, to nie wystarczy nosić piękny medalik, nie wystarczy być nawet na niedzielnej mszy świętej co niedzielę, nie wystarczy tylko codziennie pamiętać o modlitwie porannej i wieczornej, nie wystarczy w domu mieć Księgę Pisma Świętego, nie wystarczy chodzić na lekcje religii, to za mało, mówi Jezus. Po tym was ludzie mają poznawać, że się wzajemnie miłujemy, że się nawzajem szanujemy, że się kochamy. Katolik, chrześcijanin, czy to będzie chrześcijanin, protestant, prawosławny, czy katolik, grekokatolik, nikt nikomu nie powinien wyrządzać krzywdy. Bo wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa. Nie wolno nikomu wyrządzać krzywdy, ponieważ w drugim człowieku też jest Jezus. Mało tego, Pan Jezus dzisiaj mówi, że mamy też miłować tych, którzy w Niego nie wierzą. Że mamy kochać każdego człowieka na świecie. Patrzcie, gdyby tak ludzie przestrzegali przykazania miłości, to na świecie nie byłoby wojen, nie byłoby innych strasznych rzeczy, które teraz opisują media. Nie byłoby tego, bo ludzie kochaliby się prawdziwą, szczerą, czystą miłością. I dlatego dzisiaj Pan Bóg, kochani dorośli, stawia przed nami dzieci. Dzieci mają czyste serca. I Pan Bóg dzisiaj mówi do nas dorosłych, stań się jak to dziecko. Miej czyste serce, nie tylko szatę zewnętrzną. I ucz się kochać. Ucz się kochać innych. Przebaczaj. Staraj się być człowiekiem dobra. Niech twoja miłość będzie czysta, dobra. Niech twoja miłość nikogo nie krzywdzi. Niech twoja miłość nie odziela kogoś z dobrego imienia. Nie wyrządzaj krzywdy. Nie wyrządzaj, mówi Bóg. I tym najmniejszym, i tym najstarszym. Bóg mówi dzisiaj, masz mieć czyste, dobre serce, dobre zamiary. Masz kochać wszystkich czystą miłością. Bo jeśli tak nie robisz, nie jesteś moim uczniem. Udajesz tylko ucznia. I dlatego dzisiaj, ten dzień rocznicy pierwszej Komunii Świętej, że wytrwaliście tej miłości Bożej. I życzę wam, kochane dzieci, w dniu waszego święta, żebyście tak radośnie obchodziły każdą rocznicę Komunii. Każdego dnia dziękowały Panu Bogu za to, że Jezus jest w waszych serduszkach. I żeby wasi rodzice, którzy są dzisiaj z nami, i dziadkowie, i wasi przyjaciele, i goście, i żebyśmy my, kapłani, zawsze dobrym przykładem, zawsze was do Pana Jezusa przyciągali. Żeby ten Pan Jezus był waszym najlepszym przyjacielem. Tego wam dzisiaj w dniu pierwszej rocznicy Komunii Świętej życzę. A jak będziecie obchodzić następne rocznice, to przypominajcie sobie o tym.
i proście Pana Jezusa, byście zawsze trwali w tej miłości. Miłować na świecie wydarzy się więcej dobra. I niech tego dobra będzie jak najwięcej w nas samych, w naszych rodzinach i w naszej parafii. Amen. Podnieśmy wszystkie nasze boje, wstawajmy się do bicia Pana, nie lecząc go. Podnieśmy wszystkie nasze serca, podnieśmy wszystkie nasze boje, wstawajmy się do bicia Pana, nie lecząc go. Jesteś królem, wszyscy razem. Jesteś królem. Jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Wszyscy nasze serca, podnieśmy wszystkie nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy, podnieśmy wszystkie nasze serca, podnieśmy wszystkie nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Jeszcze raz, jesteś królem. Jesteś królem. Nasze serca, podnieśmy nasze dłonie, stawaj przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawaj przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Pięknie.